Rozdział szósty: Radosny proces tworzenia. Sukcesy zawodowe czy społeczne, którym nie towarzyszy radość życia, nie są takimi, które polecałaby ta książeczka. Ponadto, jeśli robi się pewne rzeczy bez pasji, bez zaangażowania, bez radości tworzenia, efekty są gorsze niż mogłyby być, a droga do sukcesów z pewnością się wydłuża. Dlatego w skutecznym działaniu tak bardzo ważne jest nastawienie do działania i do życia w ogóle. Ludzie o pozytywnym myśleniu, pełnej optymizmu, postawie wobec życia nie tylko lepiej radzą sobie z wszelkimi zadaniami, ale jednocześnie są szczęśliwsi, a nawet zdrowsi. Z takimi osobami inni lubią przebywać, chętniej się ich zatrudnia na różnych stanowiskach, zwłaszcza tych, które wymagają kontaktu z ludźmi, i częściej przychodzi do nich, by robić z nimi interesy. Takich ludzi się lubi, a znacznie chętniej ma się do czynienia we wszelkich sprawach z tymi, którzy wzbudzają sympatię. Wydaje się to oczywiste, a jednak tak wielu jest na świecie ponuraków, niezadowolonych z życia narzekaczy, zrzędzących smutasów, kraczących jasnowidzów, przepowiadających najczarniejszą przyszłość, czy wreszcie pracowników i uczniów, którzy wyglądają jakby odrabiali pańszczyznę pod okiem strasznego, karbowego. Dlaczego tak się dzieje? Najmniejszy wpływ na postawy tych ludzi wywierają rzeczywiste okoliczności życiowe. Nie zawsze ci, w których życiu jest najwięcej cierni i problemów, są smutnymi czy ponurymi ludźmi. Znam wielu ludzi osobiście, a jeszcze więcej z opowiadań i literatury, którzy doświadczyli przykrości, trudnych chwil czy nawet tragedii, a jednak wciąż są pogodni i pozytywnie nastawieni do życia. Ciągle szukają w nim lepszej strony i robią wszystko, by przeżywać je w pełni. Choćby pełna pogody Beverly Sills znakomita amerykańska śpiewaczka operowa, której jedno dziecko jest głuche, a drugie autystyczne. Albo Rose Kennedy. Kiedy już czworo z jej dziewięciorga dzieci zginęło, a piąte upośledzone miało również niedługo odejść, prasa zaś wypisywała niechlubne rzeczy na temat jej zmarłego męża, Rose powiedziała: Zawsze wierzyłam, że Bóg nigdy nie daje doniesienia krzyża cięższego niż ten, który możemy nieść. I wierzyłam również, że bez względu na wszystko pragnie on naszego szczęścia. Nie chcę, żebyśmy byli smutni. Ptaki śpiewają po burzy. Dlaczego my mielibyśmy być inni? Znam również takich, którzy z najmniejszych wyzwań robią straszne przeciwności losu, a zwykłe życiowe problemy urastają u nich do rangi przeszkód nie do pokonania. Powody, dla których ludzie przyjmują różne postawy, mogą wynikać z wczesnego zaprogramowania podświadomości w domu rodzinnym. Niełatwo jest być odważnym pozytywnie nastawionym do życia człowiekiem, myślącym optymistycznie i działającym w zgodzie z takim myśleniem, kiedy matka lub ojciec są osobami nawykłymi do widzenia wszystkiego raczej w ciemnych barwach, pełnymi obaw i brak im wiary w pozytywne efekty swoich działań. Jednak ty wcale nie musisz być taki, jak twoi rodzice. Przyjmij to, co najlepsze z cech i postaw rodziców, ale nie pozwól obarczyć się ich negatywnym bagażem. Jeżeli widzisz, że w ich życiu za mało jest pozytywnego myślenia i optymizmu, sam zacznij postępować inaczej. Możesz im nawet pomóc zmienić postawę. Choć najpierw mogą cię nazywać niepoprawnym optymistą, wkrótce zarazisz ich swoim sposobem myślenia. Często po moich zajęciach z dorosłymi dostaję od nich listy. W których piszą, że ich dzieci patrzą na życie właśnie w taki sposób, o którym ja mówię. Twierdzą, że często się z nimi nie zgadzali, próbowali je sprowadzać na ziemię, ale w końcu zrozumieli, że to jest lepsze. Zdarza się, że koledzy także zniechęcają do nadmiernie pozytywnej postawy życiowej. Jedna z uczennic trzeciej klasy licealnej napisała mi po udziale w moim seminarium. Zajęcia te pomogły mi uwierzyć we własne siły. Od zawsze byłam optymistką, ale i marzycielką. Ostatnio, to znaczy w szkole średniej, spotkałam się z opiniami moich koleżanek, że nie jestem realistką, a widzenie świata w tak kolorowych barwach doprowadzi mnie do życiowej katastrofy. Wierzę w ideały i chciałabym je osiągnąć. I dzięki pani wykładowi wiem, że przy moim pozytywnym myśleniu jestem na dobrej drodze do sukcesu. Dziękuję. I ja dziękuję. Dziękuję, że masz odwagę znosić negatywne opinie koleżanek, że nie poddajesz się ich realizmowi. Cóż to bowiem naprawdę jest realizm? To człowiek tworzy realia, przetwarza rzeczywistość i dostosowuje ją do swoich ideałów. Nawet jeśli nigdy nie osiągnie do końca ideałów, którym poświęcił życie, szczęśliwszy jest od poukładanego realisty, a dzięki jego pracy i zaangażowaniu świat zawsze posunie się troszkę do przodu. Jedno z piękniejszych przemówień i najbardziej znany fragment wypowiedzi Martina Luthera Kinga zaczyna się od słów: Mam marzenie. Ten wielki człowiek, walczący o zrównanie praw białych i czarnych obywateli Stanów Zjednoczonych, tworzy wizję, do której wcielenia należy dążyć. Jeszcze dziś, choć od tamtego wystąpienia minęło już ponad 30 lat, nie zrealizowano w pełni jego marzenia. Jednak człowiek ten wpłynął na zmianę myślenia zarówno białych, jak i czarnych ludzi, proponując nowy sposób podejścia do problemu ich koegzystencji. On sam nie żyje, jednak żyje jego idea i wierni jej ludzie. Pesymistyczne nastawienie rodzi się także na drodze doświadczeń. Jeśli komuś wiele razy nie udawało się czegoś zrobić, jeśli doznał wielu porażek, traci wiarę w szansę na dobry efekt, albo w ogóle w sens działania. Pesymizmu można się wyuczyć, można się wyuczyć pochodzącej od niego bezradności. Takie badania przeprowadzono w laboratoriach psychologicznych. Przekonano się, że nawet w warunkach eksperymentu, jeśli ludzie dwukrotnie podejmują inicjatywę, która, jak się okazuje, nie przynosi obiecanych rezultatów, za trzecim razem dają za wygraną, nie decydują się na żadne działania. Nie wszyscy na szczęście jedna trzecia bowiem nie ustaje w swoich próbach to są ci pozytywnie myślący. To, że nie udało Ci się coś wczoraj, nie znaczy, że nie wyjdzie Ci to dziś. Zmień metodę. Popraw coś. Udoskonal działanie i próbuj. W życiu jest czasami jak w komputerze. Nagle coś nie chce działać. Co radzą specjaliści, by najpierw zrobić w tej sytuacji? Wyłączyć. Zresetować cały system i zacząć jeszcze raz. Często to pomaga. Pantarei, wszystko płynie. Nigdy nie wchodzimy dwa razy do tej samej wody. Wystarczy, że osoba, od której dużo zależy ma inny nastrój. Że ty sam inaczej się czujesz i już przebieg zdarzeń może być całkiem inny. Nie będziesz tego wiedział, dopóki nie spróbujesz. Co można zrobić, by mieć lepsze nastawienie do działania, aby być bardziej pozytywnie myślącym człowiekiem? Oto kilka praktycznych wskazówek. Nie myśl o tym, co było wczoraj, ale o tym, co jest teraz. Oczywiście dotyczy to tylko sytuacji, w której wczoraj coś ci się nie udało. Nie myśl o tym. Dzisiaj jest nowy dzień, nowe okoliczności, nowy ty. Koncentruj się na wykonaniu danego zadania, a nie na obawach związanych z możliwością popełnienia błędu. Naucz się poprawiać swój nastrój. Przypominaj sobie wszystkie swoje zwycięstwa, swoje mocne strony, wszystko to, co jest w tobie dobre i co może ci pomóc w osiągnięciu danego celu. Czytaj listę swoich zalet tak często, jak to jest możliwe. Mów dobrze o sobie, a przynajmniej nie mów źle. A ponadto naucz się robić sobie sesję motywacyjną. Wielu tych, którzy trenują sprzedawców, uczy ich, by przed podjęciem rozmowy z potencjalnym klientem szybko wzbudzali w sobie dobry nastrój. Owi sprzedawcy, opowiadając potem o swoich sukcesach, wspominają często, jak to siedzieli przez chwilę w samochodzie przed wejściem do danego domu i powtarzali bądź puszczali sobie staśmy zdania pozytywnie i ładujące. Jestem zdolny, znam swoją pracę, potrafię przekonać tego człowieka, robiłem to wiele razy, jestem zwycięzcą. Jedna z prężnych biznesmenek amerykańskich ma nad lusterkiem w samochodzie napis tej treści Jestem piękna, mam moc i poradzę sobie ze wszystkim. Czyta to zdanie bardzo często i uważa, że ma ono znaczny udział w jej sukcesach. Takie zdania o pozytywnej treści, wypowiadane w pierwszej osobie liczby pojedynczej i w czasie teraźniejszym, nazywają się afirmacjami. Afirmacje mają potężną siłę. Wiem o tym nie tylko z literatury i życia moich klientów, ale z własnego doświadczenia. Po porannym spacerze, którego pierwsze 30 minut poświęcam afirmacjom, czuję się zdecydowanie lepiej niż wtedy, kiedy tego nie robię. Naucz się widzieć ładniejszą stronę życia. Wszystko zależy od spojrzenia na przeżywaną sytuację, od tego, co chcemy w niej zobaczyć. Dwóch patrzy przez kraty i cóż widzi każdy? Jeden tylko błoto, a drugi aż gwiazdy. Możesz wyćwiczyć w sobie zdolność widzenia w życiu jego lepszej strony, umiejętność koncentrowania się na jego dobrych aspektach. Być może już to robisz. Jeśli nie, może przyjdzie Ci z pomocą to ćwiczenie. Codziennie przed snem zapisz 40 pozytywnych wydarzeń minionego dnia. Ile? pytają przerażeni uczestnicy moich zajęć, kiedy im to proponuję. 40! Tak, czasami to wymaga trochę pracy, ale ta praca jest właśnie tym, na czym nam zależy. Od rana będziesz szukał w swoim otoczeniu pozytywnych zdarzeń, będziesz się na nich koncentrował, ponieważ wiesz, że wieczorem trzeba będzie je zapisać. I o to chodzi. Idzie o to, by zauważać nie tych ludzi, którzy na nas źle spojrzeli, ale tych, którzy się uśmiechnęli. Nie deszcz, ale chwilę słońca albo fakt, że mieliśmy parasol. W szkole, w domu, w pracy, wszędzie szukać trzeba lepszej strony naszej rzeczywistości. Jeśli poważnie podejdziesz do tego ćwiczenia, uwierz mi, że szybko zaczniesz widzieć świat w innych barwach. Są ludzie, którzy wyrobili w sobie tę zdolność do perfekcji. Czasem są oni wręcz obiektami dowcipów i anegdot. Sama znam taką. Pewien pan, który we wszystkim znajduje pozytywną stronę i nigdy nie mówi ludziom przykrych czy nawet negatywnych dla nich opinii, został wystawiony kiedyś na próbę swojego pozytywnego nastawienia. Jego żona upiekła na śniadanie bułeczki, które były tak niedobre, że nie dało się ich zjeść. Cóż zrobił? Spróbował jedną z nich, odłożył odgryziony kawałek na serwetkę i pogodnie stwierdził. Psy będą zachwycone. Przesada? Być może. Nie proponuję ci zresztą aż takiej metamorfozy. Jednakże pomyśl, jak dobrze jest żyć z takim człowiekiem i jak pełne pogody jest jego życie. Wybieraj słowa i myśli, które sprzyjają radości życia i pracy. Powyższą zasadę odnoszę do tego, co odnajduję w mojej pracy oraz w tym wszystkim, co uznaję za swój obowiązek. W ten sposób odczuwam większą lub mniejszą, ale zawsze przyjemność. A tymczasem sloganem wielu amerykańskich stacji radiowych wygłaszanym pod koniec tygodnia jest Dzięki Bogu, dziś piątek. W poniedziałek zaś niektórzy wzdychają. No cóż, niestety mamy poniedziałek. Robimy filmy typu Nie lubię poniedziałku i wielu ludzi powtarza to zdanie, czym dodaje do swojego dnia kolejną kroplę goryczy. A gdybyśmy tak zaczęli mówić, jak to świetnie, że znowu poniedziałek, że znowu idę do szkoły, do pracy, jestem przekonana, że inaczej byśmy myśleli. Wiele zależy od tego, w jaki sposób myślisz o swoim życiu, o codziennych obowiązkach. Jeśli, wstając rano, twoją pierwszą myślą jest pytanie: co też ciekawego wydarzy się dzisiaj lub czego dziś się dowiem? Z pewnością w dobrym nastroju udasz się do szkoły czy pracy. Jeśli oczekiwać będziesz fascynującej przygody w ciągu kolejnego dnia, nie będzie ci trudno wstawać rano i podejmować kolejne wyzwania. Takie podejście nie tylko zmienia nastawienie do pracy i tzw. obowiązków, ale powoduje także, iż więcej się w życiu uczymy. Znam rodzinę, w której na zakończenie dnia, kiedy wszyscy spotykają się przy kolacji, Ojciec odpytuje dzieci, czego dzisiaj się dowiedziały lub nauczyły. Ogromnie podoba mi się takie podejście. Próbuję stosować je w moim domu. To z pewnością ułatwia przyjęcie właściwej postawy. Jeśli jednak nie zadają ci takiego pytania, sam zastanów się, co mógłbyś powiedzieć każdego wieczoru, i że i tak byś nie odpowiadał niczego. Życiowa pasja nie powstaje sama z siebie. Znajdują ją ludzie, którzy jej szukają, rozwijają w sobie. Ci, którzy używają właściwych słów na określenie świata. Jak myślisz? Czyj stosunek do życia będzie bardziej radosny? Młodej dziewczyny, która mówiąc o nim używa słów piękne, wspaniałe, pasjonujące, pełne tajemnic, dynamiczne, pełne wyzwań, czy nastolatki posługującej się słownictwem w rodzaju okropne, straszne, nudne, byle jakie, monotonne, takie samo, szare. Mój znajomy Menedżer znakomicie działającego oddziału sporej firmy, kiedy staje wraz z zespołem przed trudnym zadaniem, przychodzi do tych ludzi uśmiechnięty i niemal z radością mówi Mamy problem, pobawimy się. Czy naprawdę zawsze tak się cieszy? Na początku nie zawsze, ale gdy zaczyna mówić i myśleć tak, jakby rozwiązanie problemów sprawiało mu przyjemność, dzieje się tak w rzeczywistości. Nie polubisz matematyki, deklarując, że je nienawidzisz, a przy tym nie rozumiesz i nie lubisz nauczyciela. Niczego w ten sposób nie polubisz. Utrwalasz w sobie tylko negatywne nastawienie. Jedna z ważniejszych rzeczy to zmiana słownictwa dotyczącego spraw, których nie lubimy. George Orwell, autor roku 1984 i folwarku zwierzęcego, powiedział: Jeżeli myśli mogą degenerować język, to słowa mogą degenerować myśli. Pamiętaj o tym. I używaj słów, które Cię budują i tworzą postawy owocujące skutecznością działania.